Panie Alicjo, powiedzmy, jakie zmiany dzisiaj? Odsłonięcie tablicy, ale nie tylko. Najważniejsze, że szlak zmienia nazwę. Tak, szlak zmienił troszeczkę swoją trasę, w związku z tym też i zmieniamy nazwę. Nazwa dla nas, przewodników, w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Przewodników, jest wyjątkowa, a to też dlatego, że i Stasia, i Jan Bałdowscy to są nasi koledzy i koleżanki. Koleżanka i kolega, o tak powinnam powiedzieć. W związku z tym cieszymy się, że zostało zatwierdzone przez zarząd główny, przez władze naszego miasta i szlak będzie nosił nowe imię. Dzisiaj jest odsłonięcie. Co wyjątkowy dzień, upamiętniamy dwie bardzo ciekawe dla miasta sylwetki. Tak, bardzo ciekawe. Jan Bałdowski stworzył bardzo dużo przewodników, jeden z nich trzymam w ręku. Są to przewodniki o tej treści pierwszej, że tak można powiedzieć. To on przecierał szlak i to on tą wiedzę gromadził. A teraz na podstawie tych przewodników powstają nowe, te, które są bardziej opatrzone zdjęciem, gdzie już ta treść jest jakby powielana. Także był to takim prekursorem na naszym terenie. Dużo przewodników, dużo map, a jego małżonka Stanisława wspierała go w tych przedsięwzięciach. Także a poza tym oni oboje byli geografami, nauczycielami. Nauczyciel, przewodnik to jest taki szczególny temat, ponieważ też potrafią dotrzeć do młodzieży i te książki, które tworzyli, to też z myślą o następnych pokoleniach. Proszę. To proszę powiedzieć w dwóch zdaniach, olsztynianie, którzy chcieliby się przejść żółtym szlakiem, którędy pójdą, skąd dobrać? Szlak żółty biegnie od WDK-u, czyli Centrum Edukacji i Inicjatyw tutaj właśnie w miejscu, gdzie się znajdujemy, czyli Las Jakubowo. Przechodzi nad rzeką Wadą w kierunku sanatorium. Długość troszeczkę skrócona teraz jest, starszy szlak, który był dłuższy, ale bieg w takim dosyć niebezpiecznym miejscu i zmieniliśmy dlatego, ma 10 km i pół, że tak można powiedzieć, bo wiemy 11. W związku z tym jest to ta bardzo fajna trasa, żółte oznakowanie, doprowadzi, człowiek nie zabłądzi, a jest bardzo malowniczy, pokazuje urok naszego lasu i tej właśnie naszej pięknej ziemi warmińskiej, także jest możliwość, zapraszam i zachęcam. Super, dziękuję. Proszę jeszcze własnym głosem przedstawić mi się, podać wam. Alicja Opalińska, przewodnik, nauczyciel, a także skarbnik zarządu oddziału warmińsko-mazurskiego. Ale idź ty tam pierw, to ja zrobię swoim. Gdzie to będzie? To jest, co teraz nie zrobi. Ja zrobię. Dobra, dobra. A kto mnie zrobi? Ja zrobię. Ja to jest w twoim aparatu. Zaraz zrobię to. Niech pan to przekaże koło. Jeszcze raz. Dziękujemy bardzo i zapraszamy teraz na kawę i herbatę, a potem na szlak, tak? Dziękujemy mediom i zapraszamy też na kawę i herbatę. Zapraszamy profesora i zarząd, zapraszamy media także na kawę i herbatę.